Dzień dobry, Angelika Korzeniowska. Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Artesfera. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Bieniek. Malarz, grafik i storyboardzista. Tak jest. Powiedz Tomku, co Cię najbardziej inspiruje? Ja w ogóle myślę cyklami. Czyli właściwie mam tak, że jakaś myśl musi we mnie dojrzeć, ona musi trochę we mnie posiedzieć, to czasami trwa długie miesiące, na to się nakłada jakaś lektura, muzyka, bardziej jakieś takie doświadczenia też z życia i one jakby pracują we mnie i później próbują się wyrodzić pod postacią właśnie jakiegoś pomysłu na cykl. I w związku z tym u mnie to tak funkcjonuje właśnie falowo, że mam jakieś takie miesiące myślenia, zastanawiania się nad tym właśnie. Trochę jest to czas takiego wysiłku bardziej intelektualnego niż malarskiego. No i później to się jakoś tak próbuje wyrazić pod postacią obrazu, jakoś jakby skropić pod postacią obrazu. Tylko że to nie są jakieś konceptualne rzeczy, które oznaczają, że ja muszę domknąć to w ogóle w jakiejś określonej treści, w jakimś określonym pomyśle, tylko bardziej zależy mi na tym, żeby opowiedzieć pewną temperaturę postrzegania jakiegoś problemu, jakby obłożyć tą myśl, w ogóle, pozwolić jej się obrosnąć w ogóle jakimiś takimi intuicyjnymi bardziej formami, kształtami, coś co w ogóle jakby później zaczyna w malarstwie coraz bardziej pracować, się rozrastać i to jakoś później też mnie trochę to prowadzi. Okej, czyli to jest tak, że masz pewien zbiór zdarzeń i pojawia się impuls? Właśnie nie impuls, to właśnie to jest ewolucyjny proces, on jakby posuwa się poprzez nażycie czegoś i on w naturalny sposób później próbuje i to nawet nie jednorazowo coś urodzić, tylko po prostu to jakby ten proces tworzenia jest rozciągnięty w czasie. I wtedy powstają właśnie te kolejne obrazy i one poprzez swoją kolejność odsłaniają coraz bardziej pomysł, który był jakby u zarania tego cyklu. Czyli de facto cyklem możesz nazwać dopiero po fakcie ten zbiór, tak? Znaczy wychodzę z założenia, że to będzie proces, zakładam w związku z tym, że powstanie sporo obrazów. Jeśli cykl to jest właśnie pewien szereg obrazów, ale niekoniecznie wiążące się z jakąś serią domkniętą, no to właśnie w takim cyklu funkcjonuje. Jeżeli tak go zdefiniuję. Czyli to nie jest jakby z założenia, to znaczy jakby, bo cykle co do zasady funkcjonują w ten sposób, że powstaje, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy masz taki cykl, z którego jesteś jakoś szczególnie zadowolony? Wiesz co, trochę mam tak, że bieżący cykl jest dla mnie najważniejszy. Te wcześniejsze już trochę stają się przeszłością, wręcz mam takie czasami wrażenie, że chciałbym jakby o nich pamiętać tylko i wyłącznie na jakimś epizodzie z życia artystycznego jakiegoś, ale one jakby nie są dla mnie tematem do tego, żeby tam w nich jeszcze siedzieć. One oczywiście są wynikową, no bo jakby każdy z tych cyklów układa się na kształt jakiejś ewolucji, to w ogóle w pewnym sensie prowadzi mnie poprzez właśnie te cykle mnie do kogoś prowadzą, nie? One są w jakimś stopniu spójne, ponieważ ja jestem jakby autorem, ale każdy z nich jakby ufundowany jest na trochę innym pomyśle i trochę innej koncepcji. Rozumiem. Właśnie tak jak oglądam Twoje obrazy, na nich się bardzo dużo dzieje, jest bardzo dużo elementów połączonych ze sobą i ja mam poczucie, że to są jakby takie światy, które gdzieś tam mają
symbolikę. Nie wiem, czy to dobrze czytam, może mnie sprostuj. No właśnie, cała rzecz polega na tym, że te symbole mogą być dla osoby, dla odbiorcy często nieczytelne, ze względu na to, że on, odbiorca potrzebuje jakby mapy pojęć, którą jej, tej osobie daje w momencie, kiedy chce się zapoznać z moimi obrazami, ale podczas tworzenia ja jakby myślę pewnymi znakami do wyrazu, do ułożenia języka, którym staram się w ogóle o czymś opowiedzieć. I więc to nagromadzenie tych różnych symboli jest formą zbudowania jakiegoś wewnętrznego języka, który chce stworzyć ten świat, którym chce jakiś fragment swojego doświadczenia opowiedzieć. Mhm. Czyli to jest zbiór symboli, które tworzą narrację. No tak jakby. Okej. Okay. To powiedz, nad czym teraz pracujesz w takim razie? Co cię teraz inspiruje przede wszystkim? Wiesz co, no w ogóle jakoś cały czas we mnie siedzi jakieś takie metafizyczne uroszczenia różnego rodzaju, takie związane właśnie z pytaniem, czy nasza świadomość jest tylko i wyłącznie naszym takim, nie wiem, jest materialnym funkcją w ogóle materii, czy właśnie jest wychylona w coś, co ma jakiś taki, nie wiem, metafizyczny bardziej odcień, a jeśli tak, to właśnie w jaki sposób można w ogóle o tym opowiedzieć, czy na przykład, teraz maluję o trochę zainspirowany Jungiem. No, to ciekawy temat. Maluję trochę właśnie o sprawach związanych, Jung próbował jakby w dużym stopniu jakby wczytać się te nienazwania, które są w naszym świecie. Znaczy my jesteśmy zbudowani w dużym stopniu z tej części, która jest w nas świadoma i rozświetlona i taka, której jesteśmy, której siebie znaliśmy, w pewnym sensie te granice jakoś żeśmy poznania w sobie mamy, ale jest cała masa nienazwanych jakichś takich pól i obszarów, do których często nie mamy dostępu. I one w ogóle gdzieś w nas pracują, próbując się wyrazić podskórnie, czy między wierszami, coś jakby, on, jakby te artefakty w ogóle jakoś do nas wracają w doświadczeniu, w relacjach z innymi ludźmi. I my czasami jesteśmy zaskoczeni, dlaczego tak na przykład zareagowaliśmy, albo dlaczego nasz sposób myślenia podąża w jakiś określony, czasami deterministyczny sposób. Że na przykład nasze światopoglądy często są funkcją różnych czynników zewnętrznych, na które nie zawsze mamy wpływy, a które nas kształtują. I świadomy wybór, znaczy jakby wybór światopoglądowy w gruncie rzeczy jest pozorny, bo się okazuje, że my jesteśmy, jeżeli nie nazwiemy sobie pewnych rzeczy, jeżeli nie rozświetlimy właśnie w sobie takich pragnień, czy nie wiem, jakichś namiętności, no to będziemy ten światopogląd zasysać jakby przez osmozę, przez jakby domyślnie. Dla mnie ważne jest właśnie, i teraz tak, jeśli nasz światopogląd jest tym czymś uświadomionym, a to, co go motywuje, jest czymś nieuświadomionym, no to teraz właśnie zastanawiam się nad tym, co to jest tam w tym mroku, nie? Jakby w tej części takiej, która jest nienazwana. No i właśnie ten cykl trochę próbuje jakby operować takim dialogiem pomiędzy fasadą, którą widzimy, a podskórnością świata, do którego nie mamy dostępu, a którym też coś tam się kotłuje i próbuję kręcić. I trochę właśnie jakby jest dla mnie ciekawe to zestawienie tych dwóch światów. Czyli na przykład stając przed takim obrazem masz jakąś taką myśl, okej, teraz to... No jakoś myśl mam jakąś ogólną myśl, ale ja generalnie traktuję malarstwo jako proces, który rozwija się jakby samorzutnie, czyli nawet jeśli moje obrazy powstają, teraz ten nowy cykl rzeczywiście powstał z taką myślą, że te obrazy będą się trzymać mocno koncepcji jakiejś wyjściowej, to jednak pozwalam się pewnym rzeczom dziać, nie, podczas malowania. Z
Spotkałeś się na tej drodze z jakimś takim wyzwaniem w kontekście tego cyklu? Na przykład, nie wiem, co dla Ciebie jest takim największym wyzwaniem? Tematy, które również były, którym punktem wyjścia były opowieści ze Starego Testamentu. I one dla mnie są bardzo plastyczne. Znaczy w ogóle ten nasz, my jesteśmy w dużym stopniu często niestety przez jakby sformatowani przez pewien sposób patrzenia na Stary Testament, który włożył w nas Kościół. I trochę to trzeba rozszczelnić, rozhermetyzować, żeby popatrzeć na to jakby poza centrum, nie? Chciałbym się powiedzieć jakby ekscentrycznie, ale jakby nie czuję się ekscentrykiem, ale mam takie wrażenie, że jakby trochę wyjść poza ten układ odniesień, żeby spojrzeć na to trochę innymi kategoriami i skojarzeniami. I właśnie tam też są obecne w tych opowieściach poziomy, które jakoś we mnie rezonują, też takiej warstwie psychologicznej. Natomiast dla mnie właśnie ważne jest odpowiedź, w pewnym sensie to pytanie, które zadałaś, jest o tyle interesujące, że odpowiedzią na nie jest właśnie ten wcześniejszy cykl, w którym malowałem i na końcu jakby tego procesu zobaczyłem, że to się układa w pewną tendencję i jakieś takie domknięcie, że jakby ten obraz, jakby te obrazy, które powstają na koniec, są już takim, wydaje się, próbą jakiegoś świadomego domknięcia tego procesu, jakby nazwaniem tych wniosków, które po drodze się zaczynają krystalizować. Właśnie, podobno dopóki się czegoś nie nazwie, to ciężko to jest uchwycić, nie? Ja nie wiem, czy właśnie malarstwo nie jest trochę od tego, żeby operować trochę przestrzeniami nienazwanymi. Że jakby nazwanie czegoś od razu ogranicza nasze takie zasięgi poznawcze. I mam wrażenie, że chyba fajnie jest pozwolić też osobie, która to ogląda, poczuć to z czym mówię. Tak, trochę jakby stać przed lustrem, prawda? Trochę tak. Czy coś innego trochę wychwyci w takim obrazie. Trochę tak, tylko że chodzi mi o to, że wiadomo, że ta osoba musi być trochę pokierowana, musi mieć jakiś punkt wyjścia, ona musi trochę złapać ten właśnie tą mapę poznawczą, o co jej chodziło. Natomiast już nie chcę ingerować w rzeczy, które będą rezonować między osobą, która będzie to oglądać, a moim obrazem. Ty oprócz tego, że zajmujesz się malarstwem, jesteś jakby z wykształcenia grafikiem, ale jesteś też storyboardzistą. Tak. Jak ci się udaje pogodzić takie różne światy? Tak naprawdę? No właśnie praca w reklamie, wbrew pozorom, jest bardzo taka komplementarna. Aha. Tak, okay. bo właśnie reklama w bardzo istotny sposób właśnie nas formatuje i bardzo nas warunkuje do różnych wyborów i w dużym stopniu jakby będąc w reklamie, rysując dla agencji reklamowych, widzę jak bardzo właśnie jak ten świat reklamy korzysta z takiego nazwania do szczętu, takiego dojechania wręcz do oczywistości takiej banalności. A tutaj właśnie to, co mnie interesuje, to ten obszar właśnie jakby próba wskoczenia, cały czas oczywiście operuje estetyzowaniem, bo ja jestem tym zarażonym przez reklamę, ale jednak to jest traktuję jako narzędzie, które próbuje mnie odbić w trochę inny obszar, jako kontrę do tego świata, którym jest reklama, nie? Właśnie, bo miałam też o to zapytać, czy to jest w pewnym sensie też odbicie się, tak? Ale to nie jest, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest walka. Rozumiem. To nie jest poczucie, nie wiem, jakiegoś rewanżu czy misji. Tak. Nie. W ogóle nie jest to życie. Ja w ogóle nie mam natury też kogoś, kto będzie po prostu tutaj jakoś prowadził walkę. Nie? Bardzo mi zależy na tym, żeby
odnieść się do świata, który na mnie wpływa i który determinuje też często moje malarskie wybory i jakby próbować nawiązać z nimi dialog, nie? A powiedz, czy masz jeszcze jakiegoś takiego artystę, który cię inspiruje? Masz jakieś takie grono osób, na których... Wiesz co, ja generalnie raczej jeśli inspiruję się artystami, to bardziej to są konkretne obrazy i artyści, którzy bardziej jednak są, wiesz, formalistami, kimś, kto rzeczywiście figuratywnie lubi opisywać rzeczywistość, niż sam w ogóle nie jestem konceptualistą. Znaczy, jakby ja mam koncepcję, ale nie czuję się konceptualistą. I też moje wybory jakby artystyczne idą właśnie bardziej w takim w zachwycie nad, nie wiem, formą czegoś obrazu, figuratywnością. To też jest język, który jest zrozumiały, prawda? Jakby łatwiej chyba takim językiem w ogóle operować pod kątem szerokiej publiczności. Pewnie tak, pewnie. To się jakoś tam łączy, tak to czuję, że to się jakoś tam łączy pod kątem przekazu po prostu, tak? Ale to, wiem, że to nie chodzi tylko o przekaz, tylko o pewne odbicie. Ale... Jest, ja po prostu też myślę sobie takimi kategoriami czysto właśnie estetycznymi, czyli po prostu i tu pewnie siedzi we mnie ten stary reklamiarz, który właśnie chce, żeby to było ładne, ale ja jednak zakładam, że forma może pobudzić do dialogu. Że jak na przykład obraz nie jest w fajnej formie, nie jest atrakcyjny, to na przykład nie umiesz wartościować. Właśnie widzisz, bo to jest też taki problem podstawowy co do rozumienia w ogóle sztuki, rozumienia w ogóle kategorii takiej, jakiej na przykład jest poszukiwanie piękna, piękno to jest w ogóle jakaś zużyta. Jakby się mogło wydawać w świecie sztuki figura, ten obraz postrzegania piękna się bardzo, bardzo zmienił, więc jakby nie chciałbym używać tej kategorii, bardziej mnie interesuje kategoria właśnie jakiegoś takiego, że coś mnie po prostu jakoś nie wiem, zachwyci albo nie zachwyci, nie? Że coś mnie jakoś... No i bardzo prawdopodobnie... Tak, jakieś takie poruszenie, tak. No dobrze, a powiedz mi w takim razie, kto może być artystą, skoro piękno jest zużytym słowem, wspomniałeś, że artysta również jest takim trochę zużytym słowem, co było intrygujące bardzo dla mnie. Znaczy, bo powiedziałem, że wolę mu się nie określać jako artysta, tylko jako twórca. No to jest Nie no, wiesz co, ja mam takie wrażenie, że tak, że tutaj trochę rozmawiali, no. Na przykład czasami zacząłem o tym mówić, że osoba charyzmatyczna nie powie o sobie, że jest charyzmatyczna, bo to by oznaczało, że jest po prostu zwykłym próżniakiem, nie? Więc wydaje mi się, że chyba właśnie tak tutaj rozmawiali, że chyba jednak bardziej artystę ktoś nazywa niż on się powinien nazywać w ten sposób. Ja cię mogę nazwać artystą. Spokojnie, bo śmiało. Tak, możesz mnie nazwać artystą. Ja cię nazywam artystą, bo akurat bardzo doceniam to, co tworzysz. Moim zdaniem to są bardzo, bardzo ciekawe obrazy i nie tylko ja tak uważam. Dziękuję. Więc możesz być z siebie dumny. Dziękuję. A powiedz komuś, kto dopiero zaczyna gdzieś tam swoją przygodę z tym światem, chciałby poznać. Czy masz jakąś taką radę od siebie, co... Wiesz co, no ja tutaj raczej do początkujących to miałbym taką radę, żeby się po prostu zachwycić światem. O, tak, żeby po prostu świat był na tyle ciekawy, żeby go próbować odmalować. I trochę go jakby, ja jestem warsztatowcem jednak, jednak skończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, więc jakby we mnie jest ta tradycja właśnie przywiązania do warsztatu duża.
I w związku z tym jakby to też jest właśnie taka sprawa, która na pewno mnie jakoś determinuje, bo zdecydowanie uważam, że warsztat jest punktem wyjścia, ale to jest tylko moje zdanie, nie? Ja wiem, że wiele osób się ze mną kompletnie nie zgodzi, więc jakby praca nad warsztatem musi zacząć się od zachwytu jakimś przedmiotem, czymś, co cię po prostu jakoś interesuje, nie? Rozumiem. Powiedz, planujesz jakieś wystawy w najbliższym czasie, czy będzie można kilka miesięcy temu jedną wystawę. Teraz daję sobie czas na to, żeby rozmalować ten cykl najnowszy, który mam. On jakby teraz we mnie pracuje, on jest jakby obecny. Chcę, żeby powstało może więcej obrazów. No to jest sporo. Tak, no bo jednak to wiesz, jakby... No bo ostatni cykl, który malowałeś, ile w sumie miał obrazów, bo nie powiedzieliśmy chyba słuchaczom. Nie, to wcześniejszy cykl był zdecydowanie bardziej właśnie domknięty. Aha. Bo on, ja strasznie dużo myślałem o jakichś konkretnych obrazach, niż znaczy moje założenie obecne jest trochę inne niż w tamtym czasie. I to wspólny mianownik polega na tym, że to musiało trwać w czasie, ale różnica polega na tym, że wcześniej myślałem właśnie konkretnymi obrazami, a teraz myślę bardziej pewną tendencją, którą chcę wyprowadzić, pewną myśl, która chce, żeby się zadziała w tym obrazie. Okej. Czyli musimy jeszcze poczekać, dać ci chwilę, żeby to wszystko się zmaterializowało i przetworzyło. Tak. No chciałbym w ciągu roku jakoś się z tym ogarnąć. No. Powiedz, jaka piosenka z tobą rezonuje? Masz coś takiego teraz, książka, piosenka? Wiesz co, ja w ogóle widzisz, to jest chyba kolejne ciekawe pytanie, bo nawet ostatnio z kimś o tym rozmawiałem, że właściwie ja na przykład bardzo lubię muzykę, ale właśnie lubię formę muzyczną, lubię ten taki estetyczny wyraz muzyczny bardziej niż treściowy. Ja na przykład w ogóle nigdy nie miałem tendencji do tego, żeby wsłuchiwać się w słowa. Wiesz, że ja mam po tobie. Ale widzisz, to jest nawet drugorzędne, jakby najpierw czuję klimat, a potem... Dokładnie. Potem gdzieś tam... I właśnie mam wrażenie, że właśnie ta forma znowu musi mnie zachęcić do tego, żeby zainteresować się treścią. Że na przykład jak rzeczywiście kompozycja, jakiś utwór czy jakaś piosenka do mnie trafi, naprawdę mną jakoś tak zarezonuje we mnie, no to rzeczywiście chcę się dowiedzieć, o czym to było śpiewane. Ale czasami jest przypał, bo się okazuje, że tekst jest fatalny. Nie, pewnie tak. Ale to jest jakby to tym lepiej dla tego utworu w pewnym sensie. Bo on trochę pokazuje, że można przysłonić formą rzeczy, które okazują się w ogóle z głowy jakieś często w ogóle wykonceptuowane, niekoniecznie spójne i, no i mam wrażenie, że właśnie w ten sposób myślałam o muzyce. Spoko. No to co tak ostatnio cię poruszyło muzycznie na przykład? Wiesz co, ja w ogóle nie, w związku z tym, że zapamiętuję melodię, a nie tekst, to nie pamiętam w ogóle, kompletnie nie interesuję się wykonawcą. Tak, mogę cię podesłać, ale generalnie raczej interesuje, po prostu leci mi lista ulubionych utworów, spontanicznie decyduję, a ponadto bardzo, bardzo lubię sobie słuchać podcastów różnego rodzaju podczas malowania. Jakoś właśnie mam wrażenie, że te podcasty, coś tam zawsze pojawi się takiego, co myślę sobie, kurczę, a może to jest coś, co trochę jest znowu, trochę jakby dopowie na pytanie, które, jakieś duże pytanie, które w sobie mam, nie? Że każdy z nas ma pewnie jakieś duże pytanie, o jakieś takie poczucie to właśnie tożsamości, swojego miejsca w świecie. I jakby zbieramy te informacje w naszym życiu, jakby nażywamy to jakby odpowiedź na to pytanie. I mam wrażenie, że te podcasty czasami jakby pozwalają wrzucić jakiś kamyczek, nie? Kolejny. Tak, albo się odbić. Albo się odbić. No. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To ja dziękuję bardzo. Zapraszam do obejrzenia obrazów Tomka. Podamy też linki na jego social media i tak dalej. Także
Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Czekamy na efekty.